Za walkę o dobre imię męża i polskiego żołnierza oraz nieustanne dążenie do prawdy. To zdecydowało o wyborze Ewy Błasik na Człowieka Roku 2011. W plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Podlaski oraz Fundację Kocham Podlasie. Swoich kandydatów zgłaszali czytelnicy Tygodnika. Laureatkę spośród finałowej piątki osób wyłonionych przez kolegium redakcyjne wybrała Kapituła. Żona zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej generała Andrzeja Błasika odebrała statuetkę z rąk senatora RP Grzegorza Biereckiego. Wybór był oczywisty, mówił później senator Bierecki. To jest kobieta, która była pod niebywałą presją przez ostatnie 2 lata. Nie załamała się. Miała siłę taką walkę podjąć i to myślę, że wszyscy to zobaczyli. I Kapituła jednogłośnie zdecydowała o tym, żeby ta nagroda dostała pani Ewa Błasik. Pani Ewa nie tylko straciła męża generała Andrzeja Błasika w tragedii smoleńskiej, ale także przez kilkanaście miesięcy niszczono pamięć o jej mężu. Przypomnę także, że to Andrzeja Błasika próbowano obciążyć winą za śmierć 96 osób, więc jej tragedia była olbrzymia. Nie tylko strata męża, ale też walka o pamięć o tym mężu, o jego honor, o jego dobre imię. Dla Ewy Błasik wyróżnienie właśnie w Białej Podlaskiej ma wymiar szczególny. Cieszę się niezmiernie, że tutaj na ziemi, w której, na mojej rodzinnej ziemi, w której urodziłam się, na której się urodziłam, w której wyrastałam, że tutaj właśnie mieszkańcy tej ziemi są ze mną, doceniają moje wysiłki, moją walkę. No i odbieram ten honorowy tytuł zaszczytny jako nasze wspólne zwycięstwo. Nagroda Człowieka Roku Tygodnika Podlaskiego przyznawana jest po raz pierwszy. Ma na celu uhonorowanie osób związanych z regionem południowego Podlasia, które są w opinii mieszkańców autorytetami. Oprócz Ewy Błasik nominowane były wybitne osobistości związane z Podlasiem. Znaleźli się wśród nich ksiądz dziekan Marian Daniluk, bielski lekarz Jerzy Paluszkiewicz, trener Dariusz Wierzchowski oraz aktor Jerzy Zelnik.